Gdy w 1854 roku powstają w Warszawie zakłady przemysłowe Lilbopa, a w Łodzi fabryki włókiennicze króla bawełny Schaeblera. W tym samym czasie w Bóbrce koło Krosna trzej wspólnicy, Tytus Trzecieski, Karol Klobasa-Zręcki i Ignacy Łukasiewicz, otwierają kopalnię ropy naftowej. Pionierom przemysłu naftowego, zwłaszcza Łukasiewiczowi, towarzyszyło przekonanie, że czarne złoto, jak nazywano ropę naftową, zrewolucjonizuje gospodarkę i polepszy życie ludzi. Łukasiewicz nie tylko w to wierzył, ale miał na to dowody. Rok wcześniej jego lampa naftowa posłużyła lekarzom do oświetlenia sali operacyjnej, w której uratowano życie pacjentowi. A we wspomnianym już roku 1854 w Gorlicach, gdzie Łukasiewicz mieszkał i prowadził aptekę, w dzielnicy Zawodzie zapłonęła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa. Dziś stoi tu pamiątkowa kapliczka z repliką rzeźby Chrystusa Frasobliwego. Ignacy Łukasiewicz zamieszkał w Gorlicach, gdy był już po trzydziestce. W mieście prowadził aptekę. W niej sprzedawał przygotowywane przez siebie leki i wykonywał eksperymenty chemiczne, próbując udoskonalić proces destylacji ropy naftowej. I wiemy o tym, że oprócz tej działalności właśnie takiej nafciarskiej, zajmował się też bardzo wieloma innymi rzeczami. Badał wodę w studniach. Zajmował się toksykologią, czyli to była dość ciekawa i specyficzna funkcja, ponieważ badał zwłoki ludzkie osób, które zmarły z przyczyn, powiedzmy, nienaturalnych i trzeba było ustalić, co było przyczyną śmierci. Wspomagał ludność, rozdawał leki tym osobom najmniej zamożnym. Pracował w Komisji Lasów Gorlickich, tam zajmował się i zoologią, i botaniką. Ignacy Łukasiewicz wrażliwość społeczną wyniósł z domu. Urodził się w 1822 roku w Zadusznikach koło Mielca, w zubożałej rodzinie szlacheckiej, pieczętującej się herbem Łada. W jego rodzinnym domu ceniono pracę i wyznawano zasadę, że ani urodzenie, ani wielki majątek nie stanowią o najważniejszych wartościach człowieka. Ojciec Ignacego Józef tchnął w syna ideały patriotyczne, a ugruntował je w młodzieńcu jego guwernant Antoni Wojsym Antoniewicz, weteran wojenny, który ze swoją rodziną mieszkał w domu Łukasiewiczów. Na pewno był to dom romantyczny, czytano Mickiewicza, czytano inne prace zakazane w zaborze austriackim. Tam pojawia się ta słynna broszura Józefa Pawlikowskiego, adiutanta Kościuszki, czy Polacy mogą wybić się na niepodległość, bardzo ważna w tym czasie, bardzo często dyskutowana. Był to dom, w którym pamiętano o niepodległości, myślano o niej, marzono o niej i z którego wychodzili, jak z innych polskich domów tych czasów, wychodzili ludzie, którzy kładli swoje życie na ołtarzu ojczyzny. W 1830 roku Łukasiewiczowie przenoszą się do Rzeszowa. Mieszkają w kupionej przez Józefa kamienicy. Ignacy rozpoczyna naukę w gimnazjum. Po skończeniu czwartej klasy musi przerwać edukację z powodu choroby ojca. Matka, nie mając pieniędzy, decyduje, że gimnazjum skończy starszy syn Franciszek. Zaś Ignacego posyła do pracy w aptece w Łańcucie. Tam w młodzieńcu objawia się talent. Po zdaniu w 1840 roku egzaminu zawodowego zostaje pomocnikiem aptekarskim i wkrótce podejmuje pracę w aptece pod Czarnym Orłem w Rzeszowie. I tu w 1846 roku zostaje aresztowany. W wieku lat 18 w roku 1840 po raz pierwszy zaczął konspirować. Apteka była znakomitą przykrywką. Tam spotykali się ludzie, tam było wielu klientów i stamtąd można było budować siatkę konspiracyjną. Łukasiewicz został tak zwanym agentem rewolucyjnym na powiat rzeszowski. Tutaj wokół niego się te wszystkie nici koncentrowały i wreszcie w 1846 roku, kiedy miało wybuchnąć powstanie, władze austriackie wkroczyły wcześniej. Być może na szczęście, być może tylko dlatego możemy Łukasiewiczu dzisiaj mówić, ale został aresztowany i następne dwa lata spędził w więzieniu. Po wyjściu z więzienia Ignacy nie mógł opuszczać Lwowa, będąc pod stałym dozorem policyjnym. Znajduje zatrudnienie w aptece pod Złotą Gwiazdą, gdzie postanawia oddać się w pełni pracy aptekarskiej. On marzył o tym, żeby zostać aptekarzem. Chciał się kształcić w tym kierunku. To też był problem, ponieważ mimo tego, że znakomicie się spisywał w aptece, Mikołaj go rekomendował do studiów farmaceutycznych, władze nie zezwalały na to, żeby opuścił Lwów. Dopiero po dwóch latach udało mu się uzyskać zgodę władz, wtedy odszedł z apteki i udał się do Krakowa, żeby tam studiować farmację.
Łukasiewiczowi bardzo zależało, żeby studia skończyć szybko. W ciągu pierwszego roku zrealizował prawie cały program studiów i starał się nawet o zgodę na szybszy dyplom. Tej zgody nie uzyskał. Pierwszy semestr roku drugiego spędził w Krakowie, natomiast później pojechał do Wiednia. Tam rzeczywiście skończył farmację. W 1852 roku, mając lat 30, dopiero uzyskał dyplom. I wtedy mógł zacząć nowe życie i można powiedzieć, że to był moment, kiedy Łukasiewicz z romantyka staje się w pełnym tego słowa znaczeniu pozytywistą. Po ukończeniu studiów Ignacy powraca do Lwowa. W aptece Mikolasza wraz z Janem Zechem prowadzi badania nad destylacją ropy naftowej. Ostatecznie to Łukasiewiczowi udaje się uzyskać palną naftę i wraz z rzemieślnikiem Adamem Bratkowskim konstruują lampę naftową, która zapłonie 31 lipca 1853 roku. Doniesienia prasowe o wydobyciu w okolicach Gorlicy ropy naftowej na szeroką skalę, a także możliwość wydzierżawienia miejskiej apteki, skłoniły Łukasiewicza do przyjazdu do Gorlic w 1853 roku. Do Gorlic, jak przyjechał, na pewno był osobą anonimową, bo tutaj o nim prawdopodobnie nikt nie słyszał, oprócz jego kolegi ze studiów, Walerego Rogawskiego, gorliczanina, dzięki któremu zapewne Łukasiewicz pierwsze dni czy tygodnie mógł spędzić w miarę komfortowo. Dopiero z czasem, jako aptekarz, bo jedyna apteka w Gorlicach wtedy, jedyna była, w której on pracował, to zapewne go gorliczanie coraz lepiej poznawali i kojarzyli z tej pracy farmaceutycznej, ale z czasem z pracy wynalazcy. No i ten słynny pożar w gorlickim ratuszu, w którym mieściła się apteka, to na pewno wszyscy gorliczanie go po tym incydencie z początku 1954 roku, wszyscy go już doskonale kojarzyli. Pożar w aptece wybuchł niespodziewanie. Kocioł, na którym pracował, czyli alembik aptekarski, rozszczelniło się prawdopodobnie. Gdzieś coś potoczyło się nie tak, jak powinno podczas eksperymentu i prawdopodobnie wyciekła benzyna i strumyczek tej benzyny dostał się do paleniska i to spowodowało pożar. I mieszkańcy Gorlic, którzy akurat w niedzielę szli na nabożeństwo, no, próbowali ten pożar zagasić, ale wszyscy wodą. Co niestety tylko spowodowało rozniecenie i większe płomienie. Ktoś dopiero przytomny wpadł na pomysł, że można by po prostu ten ogień przygasić i jakimiś kocami zduszono płomienie. Na pewno straty były, ale no, nie był to pożar na tyle groźny, żeby zagrażał w całości budynkowi. Gdy w 1855 roku Gorlice nawiedza epidemia cholery, Łukasiewicz z poświęceniem leczy chorych niezależnie od stanu i wyznania. Gorliczanie mu to do dzisiaj pamiętają, że podczas tej wielkiej epidemii cholery rozdawał leki za darmo i to jest mu cały czas jako wielka zasługa podnoszone. Zasklepił sobie wielką wdzięczność i szacunek u Gorliczan i najlepszym dowodem jest to, że często był proszony na ojca chrzestnego, czyli nowonarodzeni Gorliczanie w czasach pobytu Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach mieli go właśnie za ojca chrzestnego. Również lokalna społeczność żydowska, której Łukasiewicz okazywał wsparcie, zapamiętała mu ten szlachetny gest. W momencie, kiedy się okazało, że czynsz za aptekę jest za wysoki dla Ignacego Łukasiewicza i on się będzie starał przenieść do Jasła, więc społeczność żydowska zaoferowała się, że z własnych funduszy pokryje tą różnicę w czynszu, żeby tylko tego aptekarza, dobrego człowieka mieć tutaj na miejscu. Mimo wysokiej pozycji społecznej Łukasiewiczowi nie udaje się objąć w gorlickim magistracie stanowiska kasjera miejskiego. Powodem okazuje się ciążąca na aptekarzu przeszłość polityczna. Gorlice odegrały jeszcze jedną ważną rolę w życiu Ignacego. Tutaj 20 kwietnia 1857 roku wziął ślub z Honoratą Stacherską, córką jego siostry Emilii. Fakt bliskiego pokrewieństwa wymagał zgody nie tylko rodziców, ale również rządu krajowego w Krakowie i dyspensy stolicy apostolskiej. Po spełnieniu tych wymogów mogło dojść do ceremonii, która odbyła się w gorlickim kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. To był skandal obyczajowy. To było komentowane przez Gorliczan i nawet te wynalazki, ta pomoc przy epidemii cholery, to jednak nie robiło to dobrego wrażenia na społeczeństwie. Nie dopatrywałabym się akurat w tym związku absolutnie żadnej sensacji. W tamtych czasach takie rzeczy się zdarzały, wręcz można powiedzieć, że w środowisku szlachty, w środowisku właścicieli ziemskich były czymś normalnym. Po ślubie Ignacy i Honorata zamieszkali w Jaśle, rozpoczynając nowy rozdział w swoim życiu.